Okej, witam was wszystkich serdecznie z tej strony Kruszakus, bądź też jeżeli wolicie Doktor Ruchakus. Słuchajcie, od dłuższego czasu już ponaglacie mnie do tego, żebym wyjawił wam sekret tego, jak zaruchać. Ale to nie jest takie kurwa proste, nie? Na to wszystko składa się tak wiele rzeczy, że no, po prostu nie ma jednej prostej odpowiedzi. Jeżeli chcecie mieć prostą odpowiedź, to naprawdę, no musicie po prostu kurde popadygować się do jakiegoś burdelu czy coś w tym stylu, albo wynająć sobie dziwkę z internetu i ładny wolej. I po prostu zamoczyć sobie w taki sposób, bo jeżeli chodzi o mnie, to ja mam zamiar tutaj robić sobie poradnik, także kurwa, błagam was, no nie... Uuuu, co to było? LOL. Z bazuki go załatwiłem. Pięknie, nie? W każdym razie, no... Kurwa, pierdole. No chuj, nie? Muszę powstrzymać troszeczkę emocje, bo rodzina w domu, także... No chyba nie chcą dzisiaj słuchać tych moich dziwnych hałasów, szczególnie w weekend. Słuchajcie, nieważne. Nieważne. Ja mam dzisiaj taką zajebistą poradę do was. I jak przybliżyć laskę do tego... Znaczy, jak przybliżyć się o jeden krok bliżej do tego, żeby sobie zamoczyć dytka. Słuchajcie, z racji tego, że jest teraz lato, jest teraz ciepło, to jest bardzo, bardzo prosta rzecz, którą możecie zrobić. Bierzecie laskę na plażę. Bierzecie laskę na plażę i zabieracie ze sobą tak. Zabieracie ze sobą piwo, zabieracie ze sobą slipki i zabieracie ze sobą ogórka. Jednego ogórka. I już wam mówię, co z tym robicie. Najpierw idziecie sobie na plażę. Ta. Idziecie sobie na plażę. Aha, jeszcze możecie wziąć olejek do opalania, jeżeli macie zamiar się opalać. Nieważne. Nawet powiem wam tak. Kąpiel nie jest aż taka ważna, jak to, żeby się po prostu pokazać. I już wam mówię dokładnie, o co chodzi. Słuchajcie, najpierw dajecie lasce piwo, żeby troszeczkę, wiecie, rozluźniła się i w ogóle, tak wiecie, tak pozytywnie była nastawiona i tak dalej. A potem, no sugerujecie, że może się już przebierzemy, nie wiem, pójdziemy się popluskać czy coś w tym stylu, chociaż po piwie nie jest to oczywiście zbyt dobry pomysł. Więc w takim razie może po prostu się poopalacie czy coś w tym stylu i tak. Idziecie najpierw do krzaków, mówicie, że no nie wiem, musicie ten się załatwić i bierzecie ze sobą tego ogórka. I co z nim robicie? Słuchajcie, bierzecie tego ogórka i pakujecie go sobie w majtasy. Pakujecie sobie tego ogurasa w majtasy tak, żeby wyglądało... Że macie, oczywiście musicie tego ogurasa w majtasy wpakować jeszcze przed wiecie, obnażeniem się, przed pokazaniem się jej w majteczkach, bo... Kurwa mać! Niech to chuj! Nie popełniacie tego błędu, że na przykład, nie wiem, najpierw, kurczę, pokazujecie się je bez tego ogórka w majtkach, bo wtedy laska się może domyślić, że coś jest nie tak. Od razu, jak tylko ściągniecie z siebie spodnie i pokazujecie się w tych samych slipkach, musicie mieć od razu wpakowanego ogurasa w majty. Oguras w majtach to po prostu działa na laski jak, nie wiem, jak kurde pułapka na muchy, na waginy, nie? To po prostu tak zajebiście na nie działa. Dlaczego? Bo wtedy, wiecie, z laskami jest tak, że przez cały czas myślą o różnych rzeczach, o niebieskich migdałach, jak to się mówi. Mogą myśleć o tym, czy macie fajny charakter, czy nie wiem, czy jesteście mili, czy będziecie zabierać je na zakupy, czy coś w tym stylu. Chuj z tym, w taki sposób nie zadupczycie. Laska musi myśleć o kurwa jednej rzeczy, o waszym kutasie. I do tego właśnie potrzebny jest wam... Kurwa, co jest grane, nie? Pierdole. I do tego właśnie potrzebny jest wam ogórek w majtach. Słuchajcie, pakujecie tego ogurasa w majty, okej? Pakujecie tego ogurasa w majty, ona od razu zobaczy, że jest tam jakaś wypukłość i po prostu koncentruje całą swoją uwagę na tym jebanym ogurasie i kurde, powiem wam tak, od razu kurwa zacznie się jej robić mokro w majtach. Po prostu jak zobaczy kurwa takiego kurwa potężnego kurwa twardego kutasa kurwa, jego zarys w tych slipkach, kurwa od razu po prostu jest wasza. Obiecuję wam, ogła, czekajcie chwilę, ja przerwę nagrywanie i zaraz dokończę, okej? Czekajcie chwilę, czekajcie. Okej. Chciałem kontynuować nagrywanie, ale niestety zostałem kurwa wyjebany z serwera. Po raz kolejny, kurwa, jebane gówno, nie? Już chyba trzeci raz mnie na tym serwerze kurwa kikuje z powodu VIP-a, nie? Co za kurwa gówno, nie? Ja pierdolę. Kurwa, no jeszcze ma to. Dobra, słuchajcie, nieważne. Jak już mówiłem, bardzo ważne jest to, żeby właśnie skoncentrować dziewczynę, uwagę takiej dziewczyny na tym, co macie w gaciach, nie? I właśnie tutaj z pomocą przychodzi ten pieprzony ogórek. Dlaczego ogórek? Dlaczego, Kruszakus, dlaczego ogórek? Dlaczego na przykład nie banan? Banan jest większy. Słuchajcie, banan jest większy, owszem, ale banan najczęściej jest krzywy. A laski mają, wiecie, pewne obiekcje odnośnie krzywych kutasów, to po pierwsze. Po drugie, banan jest droższy niż ogórek. Ogórek jest bardzo tani, banan jest droższy. A wiem, że jest troszeczkę gorszy do zutylizowania, bo banana potem można wyjąć i z przyjemnością zjeść, bo jest przez cały czas w skórce.
ale ogórek z racji tego, że jest taki, wiecie, taniutki, ekonomiczny, to można go po prostu wyjebać, albo ewentualnie, jeżeli wiecie, nie macie jakichś obiekcji do własnego prącia czy coś w tym stylu, to możecie potem go pokroić i zrobić z niego sałatkę, albo jakąś mizerię. No wiecie, no, tym bardziej, że sami możecie jeszcze na miejscu wyprodukować własną śmietankę. No bez kitu, nie, bez jaj, nie. Oj, a teraz mam bardzo mało HP. Ale kurde, no nie, ten serwer jest po prostu piękny. Wiem, że przez cały czas mnie kikuje za VIP-a, ale kurde, to jest tylu żołnierzy, że co chwila dostaje jakoś heala, nie? Kurde, ja pierdzielę, w ogóle nie mam cla z tych duali ostatnio. Coraz gorzej mi niestety idzie. Ale tak to jest, kurde, nie, tak to jest. No, no człowiek troszeczkę z formy wychodzi. Omegy, Kruszakus, omegy. Kurde, znowu jakiś fanboy, nie? I powiem wam tak, nie, jak wy... Ła, odpuszczę mu tylko. Kurde, znowu ten bug. Naciskam Y, a wpisuje mi Z, nie? W każdym razie, słuchajcie, jak wy wpakujecie sobie tego ogurasa w majty, to laski na plaży będą was w taki sam sposób, kurczę, rozchwytywać jak mnie ludzie na serwerach, nie? Jak moi fani. O kurwa, okej, wie co? No ja pier... Kurwa mać. Kurwa, pedał jebany. Dobra, to w każdym razie, jak wpakujecie... Okej. Dobra, kurwa. Muszę odpisać, nie? Kurwa, co się dzieje z tą jebaną klawiaturą do kurwy nędzy, no co za gówno. Chyba jeszcze ta rundka jest w ogóle... No kurde, ja chciałem zrobić jakiś dłuższy komentarz, co... Ja po prostu takie dupowate... Kurde, jeszcze kurwa, prawie ostatnie miejsce mam, nie? Po prostu takie dupowate kurwa rundy się ostatnio robi... nagrywa. Zero balansów kurwa w serwerach i w ogóle kikują przez cały czas, nie? Człowiek nawet nie może zrobić jednego dobrego poradnika o tym, w jaki sposób sobie zarłać w te wakacje, kurwa, na spokojnie. A kurwa, wiecie, widownia głodna nowych komentarzy Kruszakusa. Wiadomo, a czy doktora Ruchakusa, przepraszam, doktora Ruchakusa. Ta... No i rundka się kurwa za chwilę kończy, nie? Ja pierdolę, nie? I kurwa, no i chuj. No i niestety zostałem kiknięty z serwera. Także słuchajcie, ja już niedługo wrócę znowu z kolejnym odcinkiem Borat Ruchakusa. Także trzymajcie się i yo.